Jędrzej Gruszczyński i Marcin Ernastowicz wywalczyli dla Wrześni tytuły mistrzów Polski juniorów w siatkówce plażowej. Dwudniowe zawody rozgrywane były na kompleksie boisk przy ulicy Gnieźnieńskiej. Wrześnianie w finale zmierzyli się z siatkarzami z Milicza. Zawodnicy KPS Progres rozpoczęli od kilku błędów własnych, ale szybko dopadli rywali i wygrali inaugurującego seta. Druga odsłona należała do siatkarzy z Milicza. Tiebreak natomiast był popisem zawodników trenera Grzegorza Walkowskiego. Jakich argumentów użył trener, żeby namówił chłopaków do powrotu na piasek? Ich nie trzeba namawiać do powrotu na piasek, oni zawsze byli chętni, żeby zagrać na piasku, oni się czuli bardzo dobrze na piasku, a wręcz oni się bawią tym piaskiem i nie znam drugiej takiej drużyny, która gra nieprzewidywalnie, bo oni grają naprawdę koncertowo na piasku. Dzisiaj byli nie do ogrania i przez to Kilka tygodni treningów, kilka turniejów, to wystarczy, żeby siatkarze halowi ograli siatkarzy plażowych? Okazuje się, że wystarczy, aczkolwiek tak patrząc, no oni już grali bardzo długo ze sobą, bo kilka sezonów mają za sobą w plażówkę, no i się czują bardzo zgrani. No, wychodząc na piasek z hali, no, oni są wybitni, się okazuje, siatkarze, także czy na hali, czy na piasku im to nie przeszkadza. Nasi siatkarze szybko odskoczyli przeciwnikom w tiebreaku. Męczyli ich długą zagrywką, a swoją dużą przewagę spokojnie dowieźli do końca meczu. Po ostatnim gwizdku mieli powody do radości. Najlepszym siatkarzem finałów wybrano Jędrzeja Gruszczyńskiego. Jak smakuje złoto mistrzostw Polski siatkarzowi, który ma już na swoim koncie złoto, ale mistrzostw świata? Ciężkie. Znaczy na pewno jest to bardzo, bardzo fajne uczucie. Trzecia nasza próba, trzecie podejście. Dwa razy się nie udało, więc upragniony złoty medal na pewno smakuje. Można to porównywać identycznie. Przez ostatnie 3 lata specjalizowaliście się w siatkówce halowej. Co zdecydowało o tym, że chcieliście zamieszać na plaży? No, my na plaży gramy rekreacyjnie. Zgadaliśmy się z Jędrkiem w maju jakoś, dokładnie przed mistrzostwami Wielkopolski, parę dni. Udało się to zrealizować, no i jakoś tam graliśmy i udało nam się zwyciężyć. Swoich rywali finałowych znaliście bardzo dobrze, bo już graliście z nimi w półfinałach, prawda? Czy taktyka na mecz wypaliła w 100%? No, w sumie nie do końca, bo z każdym meczem grali inaczej na nas. My też prezentowaliśmy inną siatkówkę, spotkaliśmy się z nimi jeszcze na Pucharze Bałtyku w Kołobrzegu w tym roku. I tam też grali inaczej, specyficznie, no ale udało nam się wygrać. Słyszałem, że już masz spakowane walizki. Nie będzie w ogóle czasu na jakikolwiek odpoczynek? Nie, no dzisiaj trochę jeszcze odpoczynku, jutro niestety już trzeba jechać, znaczy niestety, no przygotowania się zaczynają od jutra, więc ciężka praca i koniec już przyjemności.